Proszę Państwa, dzisiaj uczcimy pamięć tych wszystkich osób, które straciły życie w czasie stanu wojennego i również tych wszystkich, których po prostu, których życie zostało zrujnowane i zniszczone. Ja proponuję, żebyśmy w tej chwili minutą ciszy uczcili pamięć właśnie wszystkich tych osób. To jest nasz wyjątkowy gość dzisiaj. Przywitajmy ją brawami. Prowadził ostatnio spotkanie o żołnierzach wyklętych. Ci z Państwa, którzy byli, to wiecie, że to było piękne i wspaniale poprowadzone spotkanie. Ja oddam głos panu Pawłowi. On Państwu dokładnie przedstawi panią Jadwigę, bo najlepiej to zrobi. Wie o niej wszystko i ja też się cieszę, że Państwo tu jesteście, że możemy być razem w tym dniu, bo jest dużo różnych organizowanych wieczernic, a my jesteśmy tutaj z Nanów Kurami. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję i oddaję głos panu Pawłowi. Dobry wieczór Państwu. Wszystkiego Jadwiga nie wiem i tutaj będzie możliwość zadawania jej pytań później po naszym spotkaniu. Powiem tylko jedno. Ukrywała się od 13 grudnia 81 do 1 sierpnia 1990 roku, czyli rok jeszcze po okrągłym stole funkcjonował i w obiegu był list gończy za Jadwigą. Jadwiga była osobą, która nie siedziała pod pierzyną. Organizowała struktury podziemnej Solidarności, a później również Solidarności Walczącej na Górnym Śląsku. Odznaczona przez prezydenta na uchodźstwie, odznaczona przez prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczona przez rząd Litwy za wybitne zasługi na rzecz Litwy, dlatego że Jadwiga Chmielowska była współorganizatorką tak zwanego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej, który zajmował się, jak ja to zawsze określam, eksportem kontrrewolucji na kraje dawnego Związku Radzieckiego. Na czym to polegało? Wrócimy do tego tematu. Myślę, że Jadwiga nam przekaże pewne interesujące i ciekawe zapewne informacje na ten temat. Proszę Państwa, przed chwilą minutą ciszy oddaliśmy hołd pomordowanym. Chciałbym, abyśmy jeszcze przez kilka minut zatrzymali się i obejrzeli prezentację. Zawiera ona zdjęcia, nie mogę powiedzieć, że wszystkie zdjęcia, dane osób, które w okresie stanu wojennego zostały zamordowane, zabite na ulicach, zakatowane w aresztach, a ich ciała znajdowano później nad brzegiem rzeki, w lesie czy na wysypiskach śmieci. Prezentacja ta zawiera informacje o sobie, dacie śmierci, w wielu przypadkach zawiera zdjęcia. Lista ta została stworzona przez specjalną komisję, która na początku lat 90. została powołana, później uzupełniona przez Instytut Pamięci Narodowej, nie zawiera wszystkich nazw. Thank you.
Proszę Państwa, zapowiadałem, zapowiadaliśmy w materiałach
prezentację Wciąż niebezpieczni dla komuny. Żołnierze wyklęci, internowani w więzieniu w stanie wojennym. Przygotowałem 4 życiorysy, krótko. Ludzie, o których można było powiedzieć, że byli już dziadkami, ale wciąż byli niebezpieczni dla systemu i kiedy nastał stan wojenny, zostali aresztowani. Także dosłownie 4 minutki. Proszę Państwa, żaden z nich już nie żyje. Odchodzili jeszcze kilka lat temu. Antoni Bartoli, pseudonim Szary, żołnierz kompanii wrześniowej. Wrócił w listopadzie do swojej rodzinnej wioski koło Sieradza. Aresztowany przez Niemców w grudniu 1942 roku, wywieziony do Oświęcimia, później przebywał w Grodrosen i Buchenwaldzie. Wrócił w 1945 roku i od razu zaangażował się w działalność w konspiracyjnym Wojsku Polskim. Konspiracyjne Wojsko Polskie zostało założone przez Stanisława Sojczyńskiego w centralnej Polsce. Radom, Łódź, Częstochowa, Wielkopolska, a nawet Górny Śląsk. Został aresztowany w 1946, pod koniec skazany na karę śmierci, zamieniono na dożywocie, wyszedł po 1956 roku, ale oczywiście nadal był wrogiem systemu. Kiedy nastał grudzień 1981 roku, został internowany. Tutaj w decyzji uzasadniającej internowanie napisano, że wrogo ustosunkowany do socjalizmu. Prześladowany praktycznie do końca lat 80. do tego symbolicznego odzyskania niepodległości, o którym mówiliśmy. Proszę Państwa, Antoni Heda Szary. No, rozbijał więzienia, żołnierz kampanii wrześniowej, żołnierz Armii Krajowej, dowódca oddziału partyzanckiego na Kielecczyźnie, który podlegał pod dowództwo Jana Piwnika, pseudonim Ponury, jednego z najsłynniejszych dowódców partyzanckich. Dlaczego rozbijał więzienia? 5 sierpnia 1943 roku rozbił więzienie w Starachowicach, uwolnił 80 więźniów. Rok później, w nocy z 5 na 6 czerwca 1944 roku rozbił więzienie w Końskich, uwalniając około 70 więźniów. To było za okupacji niemieckiej, za okupacji komunistycznej. W nocy z 5 na 6 sierpnia 1945 roku rozbija więzienie w Kielcach, uwalnia około 700 więźniów. Nie otworzył dwóch ostatnich cel. Zabrakło już trotylu. Dwa jego bracia i szwagier zostali zamordowani. On po tej akcji wyjechał na wybrzeże, zaczął się ukrywać. W 1948 roku aresztowany, skazany na karę śmierci. I tylko dlatego, że w czasie okupacji hitlerowskiej współpracował w pewnym czasie z dowódcami Armii Ludowej, ci się wyjątkowo wstawili za niego, także dostał dożywocie, wyszedł po 1956 roku. Oczywiście, kiedy nastał stan wojenny, może dlatego, że rozbijał więzienia, został aresztowany, internowany, oczywiście siedział około 7 miesięcy. Zaangażowany w latach późniejszych, 80. w działalność kombatancką Stowarzyszeń Armii Krajowej. Proszę Państwa, niesamowity życiorys. Czesław Czaplicki, pseudonim Ryś, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. Zastępca dowódcy, który razem z oddziałem Narodowych Sił Zbrojnych 1 maja 1945 roku rozbiła katownię, już nawet nie więzienie, ale katownię ubecką w Krasnosielcu. Więźniowie wypuszczeni z cel domagali się wykonania wyroków na szczególnie okrutnych sadystach i takowyż wykonano. Zginęło około 7 ubeków i funkcjonariuszy służby więziennej. Za to był później, kiedy nastąpiła tak zwana akcja rozładowywania lasów, na sierpniu 1945 roku wyjechał do Wrocławia. Od tego czasu przez 18 lat się ukrywa. Wrocław, Toruń, Szczecin, Warszawa, Kraków, ponownie Wrocław. Aresztowany 8 marca 1963 roku. Przez łatwowierność jego siostry, która uwierzyła ubeckim zapewnieniom, że już czas wyjść z tego podziemia, ujawnić się, rozpocząć nowe życie, po co tak uciekać. Oczywiście siostra dała na się nabrać, pojechała, śledzili ją, ona uważała, że uda się jej wykiwać ubeków. Niestety dotarła do Wrocławia, dotarła do brata, dzień później został aresztowany, skazany na 10 lat.
na mocy amnestii Gomułkowskiej, oczywiście nie pod kątem Czesława Czaplińskiego, wyrok zmniejszono do 5 lat. Odsiedział pełne 5 lat, nie tradycyjne 2/3 kary, dlatego że jego sprawą zainteresował się ówczesny szef MSW Mieczysław Moczar, kanalia ubecka, który tępił żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, dopilnował do tego, żeby nie mógł skorzystać z tego okresu, po odbyciu 2/3 kar. Wyszedł dokładnie 8 marca 1968 roku, wtedy, kiedy na krakowskim przedmieściu ówczesne ZOMO, ORMO i ochotnicze rezerwy milicji, że tak powiem, rozbijały demonstracje studenckie. Zaangażowany w działalność Solidarności, internowany 24 grudnia 1981 roku, odsiadywał wyrok w Darłówku, ponad 7 miesięcy wrócił w lipcu 1982, zaangażował się dalej w działalność właśnie podziemną. Tutaj jest artykuł z Komunistycznej Gazety, po 18 latach morderca NZ-owski stanie przed sądem. Oczywiście tutaj pisze, że zamordował, brał udział w mordowaniu funkcjonariuszy UB i tak dalej. Nie ma tu oczywiście wzmianki o tym, że ci funkcjonariusze po prostu katowali więźniów, żołnierzy Armii Krajowej, Batalionu Polskich Narodowych Sił Zbrojnych, którzy przebywali w więzieniu. Ja przepraszam, cofnę się jeszcze, jedna rzecz. Antoni Heda, może ktoś z Państwa wie, spoczywa na cmentarzu w Podchowie Leśnym, tak. I niestrudzony żołnierz niepodległości Józef Deliga, pseudonim Haftak, szef wywiadu Armii Krajowej Okręgu Radomsko-Kieleckiego, nie dotarł do Pruszkowa na to spotkanie, w którym aresztowano w marcu 1945 roku przywódców Polski Podziemnej. Dzięki temu, można powiedzieć, uratował życie. W stanie wojennym ukrywał się współtwórca Solidarności Wiejskiej z 80 roku, zaangażowany bardzo w działalność właśnie Solidarności Wiejskiej, twórca Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników Solidarności Wiejskiej. Ściśle współpracował z Solidarnością Walczącą. Na początku grudnia 83 aresztowany, swoje 70 urodziny obchodził w więzieniu na Rakowieckiej. Po 89 próbował reaktywować Polskie Stronnictwo Ludowe w idei Mikołajczyka, ale niestety postkomuniści ludowi przechwycili nazwę, przechwycili stronnictwo. Później już do końca zaangażowany w pomoc uczniom, stypendystom ze stron, z których on pochodził. Zmarł w 2007 roku. Nikt z nich nie żyje. Ci ludzie powoli odchodzą.